Siemanko, z tej strony Texan. Witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale z City Skylines. Od razu napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście więcej odcinków z takiej serii, czy nie. A my co, zaczynamy budowę. Na początek zrobimy tak. Nie chcę tu za bardzo nic takiego robić tu na początek. Więc zrobimy sobie coś takiego i tak. Ojej. Kurde, nie mam tego, co mi pokazywało odległość. Więc zrobimy coś takiego. Nie pamiętam, jak się ten mod nazywał, bo że mody usuwał, bo coś mi działać nie chciało. No ale dobra. Tu są jakieś takie moje boje. A znowu, żem zapierdzielił sprawę, bo. Właśnie, nie dałem jednokierunkowych. Właśnie, tą drogę to w ogóle nie wiem, po co dałem. Ją mogę zburzyć. No, tu mamy jakieś światła? Nie mamy, dobra. Mamy ładne rondo. Ogólnie to tak. Co do wody. Woda idzie do góry, to tu damy sobie ścieki. A tu będziemy brać czystą wodę. Okej. Teraz tak. Teraz bierzemy się tu za budowę. Będziemy gdzieś tyle i tak. Polecimy tak. Tu. Potem tu. 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 Tu i tu. Możemy też tu. Jeszcze o. Coś takiego to wybudujemy. Czy nam się tu porobiły jakieś skrzyżowania na tych drogach? Nie. Bardzo fajnie, dobra. To teraz tak. Robimy elektrownię. Tutaj. Teraz tak, rury od wody. Jakoś by tak. Chciałbym jakoś kąt prosty tu gdzieś wziąć z czegoś. Może tak drogą puścimy. O, coś takiego, dobra. Spróbujemy tutaj, o. Coś takiego, wiecie, że mi to fajnie równo szło. Dobra. I robimy cyk. Robimy cyk. Robimy cyk. Tutaj przedłużymy. Kawałeczek za dużo. Wiecie, ja to tak lubię, kurde, mieć to wszystko dopasowane. O. No, a to czemu się tam nie chce połączyć? Dobra, tu mamy połączone. Tutaj od razu też walniemy rurociągi i cyk, o. Tam trochę za daleko poleciałem, dobra. I tu ogólnie damy przemysł. Przemysł tu damy. Czy jeszcze będziemy musieli tak wyprowadzić prąd. Oj. Tu. I tu. Nie chcę sobie niszczyć tych, wiecie, ozdób. O. To mamy poprowadzone, to mamy. To jest elektrownia węglowa, ok. Jest git, tu ogólnie podatkami mogę potem sterować. Ale dobra.
teraz zrobimy miejsce na zabudowę na domy. O. Tu zrobimy coś takiego, o. Damy wszędzie domy. Dobra. Nie ma skrzyżowań na tych drogach. Wiecie, bo te skrzyżowania bardzo do dupy są. I będziemy musieli na chwilę obecną prąd tu podciągnąć, z tego co mi się wydaje. Serio? O. I cyk. Dobra. Teraz tak. Tutaj damy sobie te całe na razie obiekty handlowe. Wiecie, o. Niech sobie będą. Cyk. I tutaj tego i możemy sobie dać czas na tak przyspieszyć, niech teraz trochę przeleci. O, i się budują, jak widzicie, już się pomalutku budują, damy co na dwa, o. Wodę mają, wszystko mają, za chwilę się handlowe zaczną budować, tylko czemu ja nie widzę aut w ogóle? Ja w ogóle nie widzę aut. Zepsuł się ruch uliczny. I jak to nie jest? Aha, dobra. Gnojówkę mają. Nie wiem czemu nie widzę aut. A to dobra, na kolejny odcinek to spróbuję ogarnąć. Nie wiem o co tu chodzi w ogóle, że nie ma samochodów. A czekajcie, jak dam tak? Co to w ogóle nie ma aut? Śledzenie natężenia ruchu. A gdzie jest to natężenie ruchu, jak ja samochodów nie widzę? Ej, no jaja, jak berety, powiem wam. Chociaż tą drogę to mogłem... No, ja autostradę nie mogę budować. Dobra. Przemysł też się tam coś tego pierdziniczy. Dobra, cyk, 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 cyk. Wylecimy sobie pomalutku z tym wszystkim. U mnie tak dużo tracimy, bo mnie dużo kosztuje utrzymanie tego. Wody, ścieków, to wszystko mnie kosztuje na razie dużo. Ale wiecie, czekajcie, gdzie mi w ogóle tu ludność pokazuje? Pojazdy. Transport mieszkańców na tydzień. Ty, jest jakiś jeden samochód. Pojawiły się samochody, dobra. A tu? Rowerem ktoś zapierdziela, okej, pojawiły się. Nie wiem o co tu chodziło, ale się pojawiły. A, tu mam mieszkańców, dobra. Populacja, zmiana tygodniowo. Pojazdy, transport mieszkańców na tydzień, aha, dobra. Wszystko już wiem, o co tu gdzie biega. Dobra, mieszkańcy przybywają. Widzę, że przemysł trochę chcą, więc proszę bardzo. Przemysł im dajemy. I pomalutku sobie miasto rusza swoim życiem. Mamy 5000. Myślę, że zaraz ten...
zaraz zaczniemy zarabiać i to nie małe pieniądze. To jest co? Bezrobocie. 20% bezrobocia. Widzę, że nie mają co robić. O, mam osada. Nowe budynki, wysypisko śmieci, szkoła, klinika, centrum recyklingu, szkoła społeczna, ok. No to czekajcie. Centrum recyklingu, pojemność śmieciarek 15. Pojemność wysypiska, wysyłania śmieci w celu zebrania odpadów ze całego miasta, niezbędne śmieci tworzą zanieczyszczenia. A tutaj, gdy miasto posiada centrum, mieszkańcy mogą oddawać do recyklingu więcej różnych rodzajów odpadów, co zmniejsza ilość śmieci. Ten uważa za odpadów niewielką ilość surowców. O, no ja coś takiego bym tu walnął. I to bym walnął tutaj. Proszę bardzo. A na szkołę mnie teraz nie stać. Ani na klinikę. Dobra. No ale okej. Co chciałem, to zrobiłem. Bo bardziej mi zależało na recyklingu, żeby śmieci odbierali. Jest gitara. Samochodziki fajnie szybko tutaj już się jeżdżą. A to pewnie jest drogie w utrzymanie, no. No ale dobra. Gdzie te śmieciary, jakie latają? Dwie w użyciu. To jest śmieciara? Czekajcie, ciężarówka. Eksport towary. Brak ilości. Aha, dobra. Proszę cię bardzo. Już masz. No. Da, handel się tu buduje, wszystko się buduje na razie. Jest gitara, jak widzicie. I za chwilę już będziemy nawet zarabiać. I to mnie cieszy. Ogólnie tak, tutaj mamy przemysł. Nie mogę robić jeszcze dzielnic. Od 600 ludzi można robić dzielnicę. Dobra. Co tu będę mógł mieć następnego? A, jakieś samowystarczające budynki. Mieszkańcy utylizują swoje odpady oraz wytwarzają energię z paneli słonecznych. A, jakieś tam siedziboły. No ale ogólnie, jak widzicie, miasteczko ładnie już ruszyło. Najgorsze, o, widzicie, już mam kasę. Kiedy mogę pożyczki? Tutaj mogę tymi suwakami, tak nie lubię. Wiem, że można na 13 im podatki zwiększać. Chyba. O ile się nie mylę. I nie będą nic tak stękać za bardzo. Może mnie ich będzie troszkę przybywać, ale o, jak widzicie, kasiora idzie pełną parą. Ja sobie tego, często sobie biorę właśnie pożyczkę na początek, żeby sobie kupić już, wiecie, szkoła podstawowa. Chyba tu ją gdzieś wybuduję, o. Szkoła średnia, szkoła, to mamy. Szkoły średnie chyba. A, dobra, jeszcze mam nieodblokowane. Tutaj mamy klinikę, mógłby ją gdzieś postawić. Też, żeby byli zdrowsi, dostępna opieka zdrowotna. Jest ładnie. No i mamy już kolejny. Co nam to odblokowało? Straż i policję. Remizę to gdzieś można tu dać, powiem wam. Bo się często ten przemysł pali. Wtedy bym ją dał. O, tutaj. I policję damy sobie gdzieś tutaj. Czekajcie. A, policja ma daleki zasięg, powiem wam. Dobra, niech tutaj. No i gitara. Mamy tutaj ładnie wszystko już wykupione z tych podstawowych rzeczy. Co nam potrzeba, co to jest wypoczynek. Nie mam pieniędzy na razie na takie głupoty, że tak powiem.
No i czas na dwójkę, no i gitara. Mamy 600 populacji już. Ogólnie denerwuje mnie ten deszcz, więc sobie damy słoneczko. O, wymagane połączenia zewnętrzne. Aha, no dobra, no ja wiem, o co tam chodzi, ale... Ale tego... Ogólnie tu będę chciał zrobić dzielnicę. O, tu już mam tę dzielnicę. Komercyjne, ale są też... Kurde, nie widzę ich teraz. Kurde, turystyczne tam można robić dzielnice se potem. Ogólnie bezrobocie jest małe. Autostrady dalej pewnie nie będę mógł robić jeszcze. No. To jest dupa. Ogólnie na początek trzeba taki rozruszać, tak jako ruszyłem ze wszystkim, kasa już rośnie i można robić rozbudowy. Powiem wam, że nawet o tak dam i tak to się tam cały czas może budować. A ja tymczasem... Sześciopasmowa droga. Trzy i... Aha. Dobra, puszczę tutaj taką dróżkę sobie. Już pieniądze są. Ogólnie to lipę zrobiłem, że od razu taki nie dałem. O matko. Dobra, nie. Ale żem tu odwalił manianę. Dobra, taka wystarczy na razie. Co ja tutaj mogę zrobić? Tutaj to naprawić i no. Czemu on tutaj stoi? Aha, bo się zatrzymał, dobra. Się zatrzymał. Wystaw przepisy. Zużycie energii. Zużycie energii jest ważna, a najbardziej środku jest instalacja w budynkach. Umiarkowane zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, utrzymanie 5 budynek. Na razie to do tego tam nie będę tak, ja za bardzo tak tym nie ruszałem nigdy. Znaczy szczalnie wody, żeby ścieków nie produkować, ale ile to kosztuje? Oczyszczalnie wody. Czekajcie. Co to jeszcze raz robi? Wewnątrzlodowa oczyszczalnia wody umożliwia dostęp do usług wodociągowych również dla miast zabudowanych z dala otwartych zbiorników wodnych. Budynek ten przetwarza i odprowadza ścieki z powrotem do gruntu, co powoduje zanieczyszczenie terenu w pobliżu zakładu. Aha, to ja takiego nie chcę. Nie. Dobra. Lecimy tutaj. Co to jest? Nachylenie. Dobra. Tutaj jaką drogę rąbniemy. Ogólnie teraz tą wyspę raz, dwa zabuduję pewnie. Tak, taką drogę. Walniemy taką. Ja sobie tak. Czekajcie. A, to nie. To musi być tak. Jak ja to dawniej budowałem? Nie mam pojęcia, kurde. Dobra, wybuduję to tak. Niechaj będzie.
I tak, coś takiego. A nie no, no to jest za blisko tutaj. Raz, dwa, dobra, tak robimy. Tak, tak. No i niech tak zostanie w sumie. I teraz tak, mamy tego moda. Zaznaczamy i wyłącz sygnalizację świetlną. Jak to jest? O, nie ma sygnalizacji świetlnej, ok. Nie, to przeważnie robię. Damy to, 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 to i heja. Tylko heja, ale o, bo tu wody nie będzie, brak funduszy. A mój Boże. A i prądu nie mają. Niewielkie miasteczko, ok. Uratowaliście mnie tym. Jest cyk. Cyk. Cyk, cyk, dobra. Prąd trzeba podprowadzić. Skała się rozdupiła, ale dobra. Tam też rozdupimy. Idzie wszystko, idzie. Idzie jak spłatka. Co jest z prądem? Muszę podpiąć prąd. No. Ok. Ale o, zasilanie prądu spada, widzę. Widzę, że spada zasilanie prądu. Tu w ogóle jakieś można żyzna gleba jakieś tworzyć tutaj. Ciul wie co. Kredyt mogę dobrać, ale nie, więcej nie trzeba. Chyba, że średnią szkołę mogę jakąś. A to czemu by nie? Weź kredyt. Teraz będzie tak. Szkoła podstawowa, szkoła średnia. Biblioteka publiczna, szkoła. No to robimy tu szkołę taką. O. Pa. Jest ładnie. Jaką tutaj straży, policji nie trzeba, straż można by było, chociaż też nie. Szpital też nie, na razie tu nic więcej nie trzeba. Chociaż nie wiem, czy szkoły podstawowej zaraz nie będzie trzeba, bo już mamy naprawdę dużą ilość ludzi. Teraz ta, co, elektrownię kolejną chyba będę musiał walnąć za chwilę. Bo turbin wiatrowych nie chcę. Bo ona tak, 6008 produkuje, a to 40. Ile tu tego zapasu mam? Woda i prąd zostawiamy. No, jest mało, mało. Dobra, walimy od razu tutaj. Ogólnie to tak, te kable mogę już tu zniszczyć. Te też bym mógł tu zniszczyć. Elem zawalił sprawę. Wiecie co? Wezmę sobie rysowanie. I... chyba nie. O. Teraz zrobimy tu handlowe na razie. O. Niech będzie tak. O kurde, ogólnie to już mamy 25 minut odcinka.
Także co? W tym odcinku to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie na więcej. Jeżeli film się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i co? Trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia. Elo.